Pierwsze co wędki do wody i wtedy dopiero rozkładamy resztę. Ale chodź bliżej. Chodź bliżej. Ula pier... Hej! Łukasz, Andrzela. Mateusz mówi, nagrywaj. Cześć. Nagrywaj, tak. Hej, od razu się wgadza. Zarzuciłeś wędki już. Ty dziadu. No, z pachałką. Niech leży. Dobra, nara. Włączyłaś nagrywanie? Tak. Nie wierzę w to. Ale dobrze mówiłeś, że jak się przyjedzie, to trzeba zarzucić wędki, bo widzisz. Pierwsze co wędki do wody i wtedy dopiero rozkładamy resztę. Ale chyba nawet dobrze jechało, co? To nie jest jakiś ten chyba. No zobaczymy. Na razie niech się wyszaleje. Ale jaja. Czekaj, to trzeba jakieś gumowce zakładać tutaj do podbierania. Ty będziesz chciał podebrać, czy nie? No podbiorę, no. Znaczy jest ten pas zielska taki, ale zobaczymy. O, jeszcze się spławił na tym, na środku jeden karpik mały. Także coś się zaczyna dziać. Zielsko, co? No. No to akurat fart, nie? Gadamy sobie ledwo co i... No, dopiero przyjechaliśmy. Już Łukasz rozbity. Jeszcze nawet nie zdążyliśmy nic rozstawić, nic, tylko zaczęliśmy gadać i rolka. Jak tutaj ci wychodzi ta jakby żyłka, to jeszcze dużo masz jakby od tamtąd, strzałówkę czy coś? Co teraz widzę, to na przykład 9, to zielsko? 9-10 metrów. Okej. Okay. Ale tam jeszcze żyłka idzie, te zielska po prostu tak się wiesz, wieszają na tej żyłce teraz. Jasne. O, pokaż mnie, tam jego, to nam zaraz wyciągniemy, profesjonalne podebranie będzie na szybko. No. Na ryba w miarę. Jakie, żeby mi zaraz nie powypadały. Rajfony. Mam tylko nadzieję, że to nie będzie jesio. No i słuchaj, już atrem zacznie, to będę skończył partiami dużymi. Słuchaj, no tak profesjonalną obsługę masz, że teraz tylko spróbuj nie wyholować. Co mam tu kontrę? No już kurde, jeszcze braczek zobaczył, co na tym. Dobra. Na WCD. Ale chyba tak nie macie jak małe, co?
Boję się, że to będzie jesień, to też tak z walki. No zobaczmy. Musisz mi wziąć ten. Właśnie zblokowało, wiesz? Okej. Okay. O kurde, no, coś nawalił tam towarów. Pokaż. To jako rolkę zrobił ty, co? Dobrą kurde filewaną. Nie widzę nic przez to ziel. No. Karpę, czarny ogon. Albo, czar, albo ciemny karp, albo amor. Powiem ci tak, Angela, chodź bliżej. Chodź bliżej. Bo to jest taka ryba, że żon. Myślałem się tak powoli. Czekajcie. Uja pier... No, 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 damy go trochę. Poczekaj, niech on sobie ten. Ale aż mu miękkie nogi ci powiem teraz. Dobrze, dobrze. Nie, wyciągniesz, wyciągniesz, dobrze zapięty. Ale ładnie. Ale ładnie. Słabo, strasznie. Nie, dobrze, dobrze zapięty. Weź go trochę do góry, weź podnieś. Próbuję. Musisz. Jest. Powiem ci tak. Powiem ci tak. Szykuj to kołyskę. Bo tu nie ma miękkiego. Ja pierdzielę ty. Ja mi się miękko zrobiło jak go zobaczyłem. Powiem ci tak, ja jak go zobaczyłem to też. Tylko nie chciałem ty wiesz. Patrz gdzie zapięty, za bok. A on się przepiął, stąd. Widzisz? Ma z samego narożniczka się przepiął. No. Ale fart. Ale fart, ty. On się teraz... Już teraz się wypiął, nie? No. To mógł w podbieraku już się wypiąć po prostu. Także podbierający zrobił robotę, że szybko podebrał. Całe szczęście. On się chyba popłakał. No to moi drodzy, zaczynamy. Dwadzieścia cztery, trzydzieści siedem. Opowiadaj. Słuchajcie, przyjechaliśmy sobie z Matim na krążno pół godziny przed Mateusza przyjazdem. Wrzuciłem sobie wędki z samą PV-eczką, tak żeby tylko były, bo dopiero będziemy losować sobie strony. No i piękny kaban piznął. 21800, tak na szybko. Potem sprawdzimy dokładną wagę. No jest petarda. No zaprezentuj teraz, na żywo. Piękna ryba. Puszczamy go zaraz, losujemy stronę. Kto trafi lewą, ta akurat była z lewej, ten się będzie pewnie cieszył. No i walczymy. A no i właśnie, stanowisko numer 8. To chyba nie jest jedno z najlepszych, co? Małym się strasznie. No się kurde opłacało. Ja jechałem 8,5 godzin. 8,5 godziny. Jest piękna rybka. Jest kabanik. Piękny. Piękny. Ale. Ale poszedł od razu w zielsko. Pięknie. Dziękuję za wszystko. Dobra, jesteśmy już na krążnie. Przed chwilą Łukasz wyciągnął 21, ile? 800 chyba. No, coś takiego, policzymy i będziemy robić losowanie. Angela będzie rzucała monetę o tą stronę właśnie, gdzie weszła ta ryba. Także idziemy do losowania.
Dobra, poczekaj, tak, że jak, tak, jak ja biorę lewo, to byłem orzeł, tak? Orzeł. Tak, ja byłem orzeł, no. Dobra. Musisz podrzucić. Czyli masz lewo. No ja słuchaj, nawet... nie wiemy, czy to dobrze, ale tak, no. Nie muszę nawet podpórek przestawiać. No i dobra. Siemanko, słuchajcie, w pół do piątej, druga rybka, pierwszą widzieliście, była jakoś godzinkę temu, pełno łuski, niekoniecznie duży. Ojejku. Taka rybka, nieduża, ale już druga, więc nie wracamy na pusto. Kurde. Poszedł w żelsko. No i dobra. Ty to pojechała wszystko z lewej, nie? Dwie rybki, no. Chociaż ty, chociaż nie zrobiłem nikogo, że tyle jechał, nic nie było. Na dobry start. Ósemka. Ale powiem ci, że z rana jak wychodziłem. Później jeszcze jakieś piki miałem. Wychodzę, a tu właśnie taka. Mgła, fajnie kurde. Woda jest w końcu cieplejsza. Patrz to. Coś dużego? Nie wiem. Jeszcze z tym pazydziela tutaj. Łukasz? No. A ty byś mi podebrał? Znaczy nie, no czy byś podebrał mi, bo w sumie Angela by nakręciła. Patrz, bo już zaparkował ty. Ale tak ten bardzo dobrze, żebyś. Sobie okulary zabrać. No.
Że no, nie jest ten, nie jest chyba jakiś, na pewno jest silny i na pewno na moją kulkę. Teraz jest. Ładny chyba, co? Masakra jeszcze w tym błocie. Ale jak zaparkował tutaj, nie? Moja kuleczka podwieszona sztuczną ku grillu. Słuchajcie, jest kolejna ryba, trzecia. I co najlepsze na moją kuleczkę. Jest już tak, nie jest już taka mała. Ma 13,5, około 14 kg. Robimy jakoś sesję zdjęciową z jedne, dwie fotki. I wpuszczamy do wody. O! Siedzi rybka. Już większa trochę, z brzuszkiem. Lecimy wypuszczać. Pod film specjalnie. Odpływa pięknie. O, ładny taki gentleman. Tak, aktor. Siemano, widzimy się na krążnie. Już jesteśmy po dobie, w sumie doba i trochę. Mamy ryby, tak jak widzieliście, Łukasz 21800. Pięknego karpia złowił. Jak przyjechaliśmy, to dosłownie 5 minutek i miał branie, więc super, hol nagrany, wszystko nagrane. Z tą wagą to też miał trochę więcej, bo się okazało później, że jego waga źle pokazuje o 700 gram, czy jakoś tak, więc ta rybka była pewnie większa, ale już zostawiamy tę wagę. Ja miałem też 3 rybki, jedna około 3, druga około 4 i około 7. Także jest w porządku. Dzisiaj trochę było odsypiania, bo 8,5 godziny drogi, samochód się zepsuł i tak dalej, dużo jakby tutaj przygód, ale jest spoko, wędki w wodzie, zaczynamy kolejną dobę i jak trzy ryby w pierwszą noc weszły, także może będzie spoko. Dobra, wpadliśmy właśnie na stanowisko numer 5, tu kolega też ma rybę, też już ładny. W 7 dobach bez ryby w tym roku, nie za dużo, ale cieszy niesamowicie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na stanowisku obok, na piątce. Tutaj chłopaki mają już jedną rybę i druga właśnie wyjeżdża. U nas nic się nie dzieje, to przyszliśmy zobaczyć. Jak wyglądają ryby? Tak, jak ryby wyglądają. Ty, no nie za krzakach chyba zajechane, wiesz? No, no, tutaj gdzie ziele. Że poczuł. Ja zrobię kroka, to się wykąpię. Wiele puszka jest tutaj. Jest git. Ładny pełnołóz. Bardzo ładny. Ty może będziemy cię oblewać. A ile musi mieć? Powodzie 19,5. Chyba takie same PB mam. Słuchaj. Ale jaką ja mam dobrą flaszkę na pewno. O dwóch dużych pełnołuskich tu wiem. Jeden bez oka 19, a drugi 24 kg, więc sali. Celuj tego drugiego.
No i come on. Siedzi? Ładny. Dobra, słuchajcie, ryba wyholowana. To już resztę zobaczycie u Łukasza na filmie. Gdzieś tutaj pewnie dam jakiś odnośnik. I my idziemy do siebie. Siemano, szybkie info, już jesteśmy po dwóch dobach ponad, bo 13 minęła druga doba, a jest godzina 19. I nic się nie dzieje, totalnie nic się nie dzieje i wpadliśmy na pomysł, żeby wszystko pozmieniać. I tak jak ja u siebie miałem jakieś tam małe frakcje kukurydza, konopie, małe pelety, do tego kulki pokruszone, orzech tygrysi. Na lewej stronie spławia się drobnica, więc uznałem, że może tą drobną frakcję wykluczę. Jeżeli nic się nie działo, zanęciłem troszeczkę grubiej, czyli do tego poszły moje kulki, połówki tych kulek tak samo przecięte na pół. I jeszcze orzech tygrysi, czyli grubsza frakcja, zanęcone, 10 spombów na jeden zestaw, a dwa zestawy mam obok siebie, to tam poszło po 5 spombów, czyli 10 spombów na te dwa zestawy. Co, zanęcone na grubiej, zobaczymy, czy ta nocka coś przyniesie. Jesteśmy świeżo po burzy. Samochód w sumie już naprawiony, bo u mechanika stał w trakcie jakby tutaj tej zasiadki. No i można powiedzieć, że pierwsza noc, pierwsza doba była w sumie najlepsza, bo i Łukasz złapał tą 21800, ja złapałem te trzy ryby i do tego momentu cisza tutaj na stanowisku numer 10, 10A, ostro, chyba trzy ryby ponad 20+, rekord łowiska, delfina złapali po lewej stronie, obok nas stanowisko słabo, ale kolejne stanowisko, tam właśnie Łukasz Oleksiak i chłopaki właśnie połapali sporo ryb. Jesteśmy, można powiedzieć, trochę zamknięci z każdej strony, jesteśmy jakby, te nasze stanowisko jest lekko cofnięte i nic się nie dzieje, ale mówię, zanęcone, już dzisiaj zostawiamy i może coś pojedzie. Szybki test, zobaczymy, czy będzie grało. Siedzimy na ósemce tam gdzieś, myślę, że z 500 metrów jest. Zobaczymy, czy zadzwoni. Właśnie zaraz będzie ten, Angela będzie ciągała, żeby zobaczyć, czy tutaj zagra. Jeden zagrał i drugi tak samo. Także jesteśmy na stanowisku tutaj prosto z ósemki, wszystko słychać, także zasięg na mini mikronach mega. No, szczęśliwa bluza nakładana. Słuchajcie, ostatnia nocka przed wyjazdem. Dużo się pozmieniało w sumie, bo z początku pierwszej nocy się podziało, pierwszego dnia się podziało i teraz trzy doby, tak? Dwie doby. Od czwartku rana mamy posuchę. No, nic się nie dzieje, totalnie nic, nie ma spławek, nie ma niczego. Łódka zanętowa poszła w ruch. Tak, łódka zanętowa poszła w ruch, bo już tu naprawdę już cuda na kiju, bo ostatniej nocy nie chcieliśmy odpuścić, żeby przeleżeć. Także teraz zarzucone, idziemy robić jakiegoś grilla, patrzeć na wodę, może coś się wypracuje. 3,25. Ale jedzie, co? No ponad dwie doby, kurde, bez brania, wszyscy się zbiegliśmy. Ale zobacz ty. Przyjechało drzewo na ognisko. Staram się tak, wiesz, go trochę... Łukasz, czemu tak długo nam kazałeś czekać? Ten pan już pamiętaj, ma tempo. Pamiętaj, faceta poznaje się po tym, jak kończy, nie wiem, zaczyna. Nie będziemy go wpuszczać. Nie będziemy go wpuszczać. Poszedł, gdzie ty byłeś? Na 13. Przyszedł z spacerkiem całą drogą, był tutaj, dosłownie, i tak jedzie. Jakby miał być wyćwiczone, że przyjdzie sam, to nie ma mieć branie. Ale pojechał ładnie, co? Ale ten to ma szczęście, co? Wraca, idzie i tak... I się cofnął, mówi, o! To zarybieniówka. Pełnołuski, jak zarybieniówka, to pełnołuski. Bez kitu się okaże, że mały jesiotr, nie? Albo amurek. Amurek mały, tak. A wszyscy jacy spragnieni ryby, co? Przybiegli. Uuu, karpiszon. Nie jest jakiś duży, ale był strasznie waleczny. Ale szedł ładnie, no. Normalnie na samą wodę, nie? Nie ma drzewa, nie nic, on odwalił drzewa. On jest garbaty, patrz. Jest garbaty, nie? Może być napchany. Ej, ładnie.
Siedzi. Dziękuję za podróżowanie. Co mówiłem? Ta, szczęśliwa bluza, Stalomaxa. Zabobony są, mówię, ty, tej bluzy nie miałem ubrane, w niej zawsze bierze. Ale rolka piękna, nie? No. Tego nam było trzeba wszystkim, ta, nie? Tak, bo się każdy obudzi. Tak, tak. Ma ktoś dobrą uwagę z was? Filip ma tą tamtą, no. Nie zważyć. To przyjdzie. Tak? Jo, bo ta moja o 700, porównamy jeszcze raz sobie. I tu powinno być więcej. No jest. Nie ma, ma 15 tam 800, czyli do tak. Tak, no czyli oszukuje tam ta waga, no. No kilka słów po tej suszy. Słuchajcie, mamy przedostatni wieczór, no, znaczy ostatni nasz wieczór. Jutro już się pakujemy do domku. No i w końcu, kurczę, od środy nie widziałem, nie miałem miałem jedno branie, ale spiłem Amura tak naprawdę w czwartek. Czwartek o 22:00. Totalnie nic się nie działo. W końcu jakaś tam jedna rybka ugryzła. Piękna walka. Byłem w ogóle zdziwiony, że ta ryba ma ledwie 13 kilo, ale już mam ją, pokazujemy. Bo walczyła jak nie... Kurczę, chciałbym, żeby te dwudziestki tak walczyły. Piękna rybka. Także wypuszczamy ją zaraz. Wziął z 6 metra, trochę pokombinowaliśmy teraz z głębokościami. Dobrze, że nie na głowę. Dobra. Wypuszczamy i spróbujemy jeszcze coś podziałać. Po co? Wypuszczamy. Fajnie powalczył. Widać, że starło się zbliża, bo walą mleczem te rybki. Kilka słów do kamery. Jesteś szczęśliwy? Jest pięknie. Siemano, jesteśmy już po całej zasiadce, 4 doby. Niestety już pod koniec nie działo się nic. Znaczy nic, u mnie nic. No jedna rybka u mnie jeszcze była dołowiona, także no, szału nie ma, ale chociaż coś tam udało się wypracować. No. No, krążno pokazało jakby dwa oblicza, bo jak przyjechałem, to pierwsza nocka właśnie już 3 ryby, nad ranem 3 ryby, mówię, jest super fajnie, już nie blank, o to chodziło. No i teraz 3 doby bez pika, a były zmieniane po prostu też miejscówki, zmieniane taktyki, no i niestety po prostu nich nie było. Kombinowaliśmy jak mogliśmy. Tylko jedna rybka udała się potem jeszcze złowić, nie? No, dla mnie nowa woda, więc się cieszę, że nie zjeżdżam na pusto. Inne łowienie w ogóle, że blisko się łowi przy brzegach, nie? Dla mnie zanęci 40 metrów, to z pomp mi pykał cały czas w klipsa, no. Ale na pewno wrócę i na pewno będę chciał połapać większe i chyba na dłużej, bo 4 doby to można trafić w złotą. My mieliśmy akurat szczęście, no. Można powiedzieć, tak? To pierwsza doba, a tak to spoko. Wszystko chyba, nie? Spierdzielamy. Lecimy dalej.